teraz świat psychologii i muzyki. Gdybyśmy mieli metaforę Zygmunta Freuda, tę o górze lodowej, wypożyczyć z pojęcia osobowość na pojęcie muzyka, to okazałoby się, że tak naprawdę muzyka na stadionie, w kinie czy w sklepie to jest tylko to, co właśnie sobie uświadamiamy, to jest ten czubeczek wierzchołek góry lodowej, a w rzeczywistości wszystko to, co jest związane z muzyką, to jak ona na nas oddziałuje, jest tak naprawdę na co dzień nieodkryte, jest dla nas tajemnicze albo po prostu nie zwracamy na to uwagi. Druga sprawa to to, że większość badaczy zajmujących się właśnie sztuką w kontekście nauki stara się dowieść, że muzyka spośród wszystkich dziedzin sztuki najbardziej oddziałuje na organizm człowieka, zarówno na sferę biologiczną, fizyczną, ale też na sferę emocjonalną, społeczną, bo w dużym stopniu modyfikuje naszą komunikację, ale przede wszystkim też na rozwój poznawczy. I trzecia rzecz, chciałabym, żeby to moje wystąpienie było związane z jakąś taką ideą fix, z jakimś takim hasłem przewodnim i tym hasłem przewodnim jest no music, no life. Nie powiedział tego ani Beethoven, ani Mozart, powiedział to niejaki Jung. Nie wiem, czy znacie Jung. To jest artysta koreański, wokalista, który tworzy współcześnie muzykę rozrywkową, w dużym stopniu muzykę elektroniczną i jeden z refrenów jednej z jego piosenek to właśnie permanentne powtarzanie tego no music, no life i rzeczywiście mam takie przekonanie, że w bardzo dużym stopniu tego rodzaju oddziaływanie muzyki towarzyszące nam przez całe życie jest dla nas bardzo mocno determinujące. Zanim jednak powiem o tych wszystkich aspektach związanych z tym, jak muzyka w różnych kontekstach na nas wpływa, chciałabym odpowiedzieć na takie pytanie, jak to się w ogóle dzieje, że muzyka ma taką wielką siłę oddziaływania. I odwołam się tutaj do takiej koncepcji profesora Tadeusza Natansona, muzykoterapeuty, który wskazuje trzy najważniejsze warstwy muzyki. Pierwsza, ta najbardziej mierzalna, związana jest z tym, że muzyka tak naprawdę jest zjawiskiem fizycznym. Bo dźwięk można zmierzyć, ma on swoją wysokość, częstotliwość mierzoną w hercach, ma on swoją głośność mierzoną w decybelach, ma on swoją długość mierzoną w milisekundach czy w sekundach i ma też swoją barwę, czyli tak naprawdę wypadkowa tych wcześniejszych trzech komponentów, która mówi o pewnej jakości brzmienia. To, że muzykę słuchamy, to jest naturalne, ale my też muzykę odczuwamy. Czego przykładem może być osoba niesłysząca, a zajmująca się muzyką, bo odczuwa ją tak naprawdę całym ciałem. To drganie fal akustycznych jest odbierane przede wszystkim właśnie poprzez skórę, przez dotyk. Przykładem jest tutaj wspaniała perkusistka, może będziecie mieli kiedyś okazję wygooglować albo być na jej koncercie, Kathleen Glenis, która jest osobą niesłyszącą od 12 roku życia, a gra na perkusji, komponuje, tworzy, współpracuje z różnymi zespołami muzycznymi. I tak naprawdę jest pierwszą absolwentką Royal Academy of Music w Londynie, która z tak dużą niepełnosprawnością słuchową skończyła uczelnię artystyczną. Drugą warstwą, która myślę jest tutaj dla nas kluczowa i ważna w muzyce, to warstwa semantyczna, odwołująca się do treści. Bo przecież każdy z nas, słuchając jakiegoś utworu, ma poczucie, że coś w tym utworze jest, że coś rozumie. Bardzo często utwory w ogóle mają tytuły, to tym bardziej odczuwamy w tym momencie znaczenie tego utworu. Przecież zupełnie inaczej będziemy słuchać utworu pod tytułem Poranek, kiedy mam świadomość tego, że napisał to konkretny kompozytor, zatytułował właśnie Poranek i mam wrażenie, że wszystko rozkwita wokół mnie i rzeczywiście ta muzyka jest bardzo wzmacniająca i budująca, a zupełnie inaczej będę odczuwała utwór pod tytułem Tren pamięci ofiarom Hiroshimy Pendereckiego, gdzie jest autentycznie lęk, tragedia, cierpienie, niepokój i to wszystko wyczuwamy w muzyce. W tych kropkach i kreskach, które są zbudowane na interwałach, które są osadzone w charakterystycznym rytmie, metrum, tempie, z dynamiką, artykulacją i właśnie te elementy związane z tym, jak ta muzyka brzmi, to one na nas tak bardzo silnie oddziałują. I trzeci wymiar związany z muzyką to warstwa estetyczna. Najmniej mierzalna, ale tak naprawdę najbardziej mistyczna, niesamowita. Związana też z naszymi gustami. Co prawda o gustach się nie dyskutuje, w związku z tym nie będę może teraz nad tym tematem zbyt długo się rozwodzić, ale ta warstwa estetyczna jest bardzo mocno osadzona ze względu na nasze preferencje, na to, czego lubimy słuchać, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, w jakim stopniu mamy kontakt z określonymi rodzajami, gatunkami muzycznymi, jakich wykonawców wokół siebie możemy słuchać, kogo możemy sobie wybierać na płytach CD, a kogo słuchamy na żywo. I tak naprawdę ta warstwa preferencji w bardzo dużym stopniu również kształtuje nasze różnego rodzaju odczucia emocjonalne. Ciekawa jestem, czy znacie niejakiego Francisca Tarrego. Kompozytor bardzo znanego utworu, Grand Vals. Też nic nie mówi. Zobaczymy.
wcześniej było to Nokia Tune, rozpoznawalne dla wszystkich tak naprawdę, tylko w innej wersji. My ją znamy generalnie z tego mocno elektronicznego brzmienia, a w rzeczywistości to jest taki typowy przykład coveru muzyki klasycznej wykorzystany. No, może Nokia nie jest firmą fonograficzną, ale w bardzo dużym stopniu wykorzystała tenże motyw muzyczny do upowszechniania pewnej charakterystycznej melodii rozpoznawalnej tak naprawdę dzisiaj na całym świecie. Kolejny kontekst. Tak jak każda bajka zaczyna się od słów za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tak każda książka z zakresu psychologii muzyki, historii muzyki czy muzykoterapii zaczyna się od słów, że muzyka towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. I tak naprawdę to hasło rzeczywiście jest bardzo mocno pokazujące, że nie ma sytuacji, w której muzyka nie odgrywałaby znaczenia w naszym życiu. I może już nie będę się teraz koncentrować na czasach prehistorycznych, kiedy to rzeczywiście pierwszy był dźwięk, a dopiero potem mowa ludzka, ale na chwilę przyjrzymy się starożytnym filozofom i ich odkryciom, ich ideom. Pierwszy Pitagoras. Pitagoras, który jako pierwszy filozof starał się znaleźć związki między interwałami muzycznymi, jakimiś proporcjami liczbowymi. I starał się wskazać, że są konsonanse i dysonanse, które w jakimś stopniu oddziałują na człowieka. Oczywiście konsonanse są fajniejsze, to są te przyjemne, to są te czyste interwały, które my odbieramy jako takie najbardziej naturalne. Większość takich melodii dziecięcych, piosenek ludowych w naszym kręgu kulturowym jest w dużym stopniu oparta właśnie na takiej prostej harmonii, opartej na konsonansach. Ale po nim Platon i Arystoteles podkreślali, że muzyka oddziałuje na człowieka, na różne jego sfery zachowania, na jego funkcjonowanie, na jego emocjonalność, a przede wszystkim też na postawy moralne, że rzekomo muzyką można stymulować zachowania społeczne. To Arystoteles powiedział, że muzyka łagodzi obyczaje i my rzeczywiście w wielu różnych kontekstach zwracamy uwagę na to, że muzyką staramy się w jakimś stopniu zmodyfikować nasz nastrój. Przy kolacji słuchamy innej muzyki, jako budzik mamy ustawiony zupełnie inny gatunek muzyczny. W związku z tym ta muzyka w wielu różnych kontekstach autentycznie może złagodzić obyczaje. A to, że muzyka może też wywoływać różnego rodzaju takie nietypowe postawy, nietypowe zachowania, to wykorzystują bardzo często wybitni artyści rozpoznawalni na całym świecie. Beatlesi na przykład podkreślali, że oni wiedzą, że ich muzyka doprowadza do szaleństwa kobiety. Elvis Presley był bardzo świadomy tego, że na jego koncertach kobiety mdlały, szalały i zachowywały się często w sposób bardzo społecznie nieakceptowalny. A z kolei ten muzyczny fenomen bardzo pięknie potrafią wyjaśnić psychologowie ewolucyjni, którzy podkreślają, że muzyka w bardzo dużym stopniu kształtuje właśnie nasze zachowania seksualne. I w dużym stopniu to właśnie to, jak się zachowują samce i samice w okresie godowym, to jest uwzględnianie muzyki i dźwięków. Samce najczęściej się prezentują rycząc, prawda? Śpiewają ptaki, prezentują się przed swoimi potencjalnymi partnerkami. I to jest ewidentnie dowód na to, dlaczego mężczyźni grający na instrumentach albo śpiewający mają takie miliony fanek na całym świecie, bo psychologowie ewolucyjnie podkreślają, że rzeczywiście to może być takie główne uzasadnienie. Szekspir wiedział to już przed Darwinem, że śpiew dobrze zrobiony jest po prostu sexy. W związku z tym tego rodzaju uzasadnienia mogą być tutaj dla nas również takim czynnikiem do głębszej analizy. Ale wychodząc z tego etapu rozważań takich bardziej ewolucyjnych, filogenetycznych, przejdźmy już do rozwoju człowieka. Przejdźmy do kontekstu związanego z tym, jak muzyka może wpływać na nas, na mnie konkretnie jako osobę żyjącą w określonych okolicznościach i przechodzącą przez bardzo różne etapy własnego życia. Uwielbiam to zdjęcie. Nie wiem, czy dobrze widać, ale to zdjęcie ma tak wiele metafor, jak wiele par oczu na nie patrzy. Dla mnie to zdjęcie pokazuje, że muzyka tak naprawdę na każdym etapie naszego życia może być dla nas ważna, wartościowa, znacząca i może stawiać nas przed kolejnymi nowymi wyzwaniami. Pozwolę sobie drugą część mojego wystąpienia zabrać wszystkich w taką podróż po poszczególnych dziedzinach naszego życia, które rzeczywiście mogą mieć dosyć duży związek z muzyką. Przede wszystkim nasz rozwój. Dzisiaj doskonale wiemy, że rozwój zmysłu słuchu występuje już bardzo intensywnie w okresie prenatalnym i od 6 miesiąca życia prenatalnego dziecko już odbiera dźwięki w sposób taki, w jaki odbierają osoby dorosłe, z tym, że te dźwięki są obniżone o 35 dB.
Druga rzecz, to wszyscy rodzimy się z takimi naturalnymi zdolnościami słuchowymi i gdybyśmy byli poddani regularnej muzycznej stymulacji, gdyby wszystkim dzieciom byłby zapewniony dostęp do fajnej edukacji muzycznej na poziomie przedszkola, gdzie jest dużo piosenek, gdzie jest dużo zabawy i śpiewania, to generalnie społeczeństwo byłoby bardziej muzykalne i większość z nas, wszyscy ci, którzy nie mieliby jakichś takich anatomicznych uszkodzeń słuchu, mogliby spokojnie na przykład czysto śpiewać kolędy. A co się dzieje w kościele? Albo u cioci na imieninach? Jak śpiewa gromki chór rodaków, to można sobie tylko wyobrazić, prawda, że tam tych fałszów jest tak strasznie dużo. A brakuje po prostu takiej rzetelnej, codziennej, naturalnej stymulacji poprzez śpiew, zabawę i wykorzystanie muzyki w codziennych naszych aktywnościach. No i generalnie dzisiaj bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby muzyką stymulować rozwój przede wszystkim poznawczy, bo mówi się, i tutaj neuropsychologowie i kognitywiści podkreślają, w jak wielkim stopniu to muzyka wpływa na zmiany neuroanatomiczne, że osoby zajmujące się aktywnie grą na jakimś instrumencie rzeczywiście doświadczają bardzo zróżnicowanych zmian na poziomie struktury mózgu, najczęściej na korzyść. Na korzyść ze względu na zwiększoną aktywność poszczególnych obszarów odpowiedzialnych docelowo za fluencję słowną, za szybkość myślenia, za logiczne myślenie, za zdolności koordynacji wzrokowo-ruchowej albo wzrokowo-słuchowej, za myślenie przyczynowo-skutkowe, za wrażenia przestrzenne. Te wszystkie kompetencje mają szansę rozwinąć się w tych pierwszych 10 latach życia właśnie ze względu na muzyczną edukację. Ale nic straconego. W każdym wieku można zacząć grać na jakimś instrumencie. Wszyscy mogą nauczyć się tak naprawdę bawić się muzyką. Wystarczy 6 lat, żeby zmiany neuroanatomiczne miały szansę się zadziać. Tak więc jeśli ktoś z Państwa najbliższe 6 lat planuje mieć chwilę wolną, to zachęcam, żeby tą chwilą wolną była nauka na jakimś instrumencie. A propos nauki, druga aktywność, która jest związana z naszą muzyką. Tutaj pozwolę sobie tylko na taki mały wtręt. Nie uczcie się przy muzyce. Tak jak muzykę kocham i uważam, że właśnie no music, no life, tak nie warto uczyć się przy muzyce, ponieważ jest ona tak naprawdę dystraktorem. Przeszkadza i zniekształca okoliczności, w których potem będziemy odtwarzać tą wiedzę. Na żadnym egzaminie egzaminator nie pozwoli nam wejść z słuchawkami na uszach i odtworzyć jakiejś tam treści, które uczyliśmy się przy pięknej muzyce relaksacyjnej. Nie ma mowy. To jest tak samo jak z uczeniem się pod wpływem alkoholu. Uczyliście się kiedyś? Można. Kto spróbował, to na pewno można się nauczyć czegoś pod wpływem alkoholu, ale odtwarzamy również dopiero będąc pod wpływem alkoholu. Na trzeźwo niestety może się to nie udać. I tak samo jest z muzyką i z uczeniem się. Kontekst jest tutaj bardzo ważny. Ale zachęcam do tego, żeby muzykę wykorzystać przed uczeniem się, jeśli mamy do na przykład bardziej skoncentrować się na jakimś zadaniu, to 15 minut ulubionych fragmentów muzycznych. Niekoniecznie musi to być Bach czy Mozart, na siłę nie musimy go słuchać, ale oczywiście zachęcam. Jest tutaj na pewno wartościowe. Trzecia rzecz, praca. W pracy to zależy od kontekstu. Dzisiaj jest tak dużo aktywności zawodowych, że ciężko przerobić wszystkie i sprawdzić, jak muzyka oddziałuje. Ale to, o czym wiemy z badań, to na pewno tam, gdzie są firmy, w których pracownicy muszą, fabryki, w których pracownicy muszą wykonywać dużo monotonnych czynności. Tam, kiedy wprowadza się muzykę, na przykład na halę produkcyjną, gdzie pracownicy muszą wiele różnych drobnych rzeczy robić w ciągu kilku godzin, tam muzyka rzeczywiście uprzyjemnia im ten czas i sprawia, że praca staje się po prostu przyjemniejsza. Dzisiaj korporacje, wiemy, że stwarzają bardzo dobre warunki do zintegrowania pracownika ze swoją firmą, tworząc doskonałe zaplecze kulinarne i wypoczynkowe i na pewno tam też dobre firmy starają się dobrać dobrą jakość muzyki po prostu w tle. Sport. Sport możemy też rozpatrywać w dwóch kontekstach. Co innego kibice, którzy skandując różne hasła na rzecz swojej ukochanej drużyny, integrują się tak naprawdę i dodają wiary własnej drużynie, a co innego sportowcy. Sportowcy, którzy najczęściej w tych sportach takich indywidualnych wyciszają się przed samymi zawodami, słuchają najczęściej utworów hip-hop rap, najczęściej z tekstami afirmacyjnymi, gdzie rzeczywiście są powtarzane takie mocne słowa na zasadzie jesteś wielki, dasz radę, zwyciężysz, uwierz w siebie. I wszystko to, co pozwala im tak naprawdę skoncentrować się na tu i teraz, na zawodach, żeby za chwilę, jak tylko wyjdą z tego świata muzycznego, który tak naprawdę odseparowuje ich od takiego, powiedzmy, stadionowego zgiełku, ułatwia im to funkcjonowanie później, żeby naprawdę być skoncentrowanym na sobie. Odpoczynek. Bardziej może w kontekście snu. Czy spanie przy muzyce jest dobre?
polemizowałabym. Dobre jest zasypianie, jeśli tego potrzebujemy, ale na pewno nie spanie, ponieważ sen potrzebuje tak naprawdę, nasz mózg potrzebuje pełnej regeneracji, kiedy jest cisza, kiedy jest spokój, kiedy rzeczywiście zapewnione są warunki do pełnego odpoczynku. W tym kontekście muzyka, która będzie rozgrzewała delikatnie gdzieś tam w radyjku przez całą noc, niestety nie zapewni naszemu mózgowi pełnej regeneracji, bo te bodźce dźwiękowe będą cały czas analizowane. Dlatego wyciszmy się spokojną muzyką relaksacyjną przed snem, ale sam sen niech już będzie rzeczywiście w ciszy. Kościół. To, jak śpiewamy, to już sobie ominiemy, ale w kościele są tak naprawdę, muzyka spełnia dwie funkcje. Pierwsza to oczywiście uświetniająca. Większość ślubów i pogrzebów jest związana z dodatkowymi kosztami dla muzyków, prawda? Że jednak uświetnienie jakiejś uroczystości religijnej przy muzyce ma tutaj podwójny wymiar i powoduje, że mamy poczucie większej wzniosłości. Ale druga rzecz to też wartość taka koordynująca. Gdyby nie melodie przy poszczególnych modlitwach, to tak naprawdę dialogowanie z księdzem, generalnie z duchownym, między wiernymi byłoby bardzo mocno utrudnione. I dlatego też tutaj ta melodyka naprawdę w bardzo dużym stopniu kształtuje samą komunikację wiernych z duchownymi. Handel i reklama, oczywiście, to jest największy manipulacyjny obszar wykorzystania muzyki. I tutaj niestety, tak jak we wszystkich innych kontekstach, ta muzyka ma bardzo dobrą siłę oddziaływania na człowieka. Tak, no, teoretycznie w sklepie również muzyka ma na nas jakoś wpływać, ale niestety tutaj jest ona wykorzystana jako narzędzie manipulacji. I tą formą manipulacji jest niestety to piękno muzyki, któremu my ulegamy. Bo z jednej strony, taki ciekawy eksperyment był kiedyś przeprowadzony przez dwóch psychologów muzyki. Na stoisku z alkoholami włączono jednego dnia muzykę francuską, drugiego dnia muzykę niemiecką. W dniu, kiedy leciała muzyka francuska, wzrastała sprzedaż win francuskich. W dniu, kiedy leciała muzyka niemiecka, wzrastała sprzedaż win niemieckich. W związku z tym tutaj ulegli niemal wszyscy zainteresowani kupnem win. Przez 2 tygodnie ten eksperyment trwał. W związku z tym odwołujemy się tutaj do tej warstwy semantycznej, do tej treści, jaką muzyka za sobą niesie. I do tego też odwołują się marketerzy, którzy od listopada atakują nas kolędami. I na poziomie świadomym mówimy, nie, nienawidzę świąt, nie chcę tej muzyki w ogóle teraz słuchać, jeszcze wcale nie myślę o świętach. A tak naprawdę, kiedy kolędy od listopada rozbrzmiewają w naszym otoczeniu, czuję, że wchodząc do steku, gdzieś tam te myśli, co by tu kupić moim ukochanym krewnym pod choinkę, już tak naprawdę zaczynają w naszych umysłach kiełkować. Literatura. Ogromny obszar współistnienia muzyki i literatury, ponieważ wielu kompozytorów inspirowało się treściami z literatury i odwrotnie, wielu poetów, pisarzy inspirowało się twórczością kompozytorską, starając się tworzyć tak naprawdę dzieła zintegrowane albo wzajemnie uzupełniające się. Bardzo fajne byłoby spojrzenie w libretta oper, ponieważ jest tam ukryta też historia ludzkości. Większość oper jest usytuowana w jakimś kontekście historycznym i to powoduje, że idąc na jakąś operę, my tak naprawdę jesteśmy w stanie w tym wątku miłosnym, bo każda opera jest oparta na wątku miłosnym, on ją kocha, ona jego kocha, potem jest nóż, ktoś umiera. Nie, jest tylko niewiele oper komediowych, w większości oper są postacie tragiczne, ale tam są ukryte wątki historyczne oparte na tym, co się dzieje tak naprawdę w historii świata. Film i teatr. Festiwale muzyki filmowej pokazują nam, jak jest to wielka siła oddziaływania na człowieka, w jak wielkim stopniu tak naprawdę współdziałamy ze sobą w wielu różnych kontekstach i obraz bez muzyki tak naprawdę nie istnieje. Nie bylibyście w stanie Państwo wzruszyć się na Gladiatorze, gdyby nie muzyka Hansa Zimmera. Obraz piękny, ale łzy wyciska dopiero muzyka. Warto po prostu słuchać muzyki. Zachęcam Was do uczestnictwa w konkursach, do uczestnictwa w koncertach, do wykorzystywania muzyki w wielu różnych kontekstach naszego życia, również bardzo świadomie. Muzyka tak naprawdę życia jest oparta na tym, żebyśmy w jak największym stopniu starali się uwzględniać ją w wielu różnych kontekstach. Jerzy Waldorf powiedział to, że ona jest tak naprawdę bezcenna w wielu różnych sytuacjach. A ja mówię Wam dziękuję za uwagę.